Dziedzictwo, bestseller, wiemy, kiedy siła Turkoglu zniknie z serialu, Dziedzictwo, to kolejny turecki serial, który rozkochał w sobie polskich widzów. Produkcja zastąpiła na antenie TVP słynną Przysięgę i szybko wzbudziła zainteresowanie, nic zresztą dziwnego, w końcu fabuła jest wciągająca jak diabli, a bohaterowie urzekający. Szkoda tylko, że z główną bohaterką przyjdzie nam się pożegnać. Fabuła Dziedzictwa koncentruje się wokół trójki bohaterów, małego Jusufa i dwojga jego opiekunów, Zeyer i Yamana. W trakcie seansu śledzimy ich pełne licznych dram perypetie, a wszystko w myśl motywu fabularnego zwanego Enemies to Lovers, Paul. Od wrogów do kochanków. Niestety wygląda na to, że piękność grana przez Sile Turkoglu nie będzie tą jedyną. Aktorka odeszła bowiem z serialu, a jej bohaterkę uśmiercono, Dziedzictwo, bestseller. Wiemy, kiedy siła Turkoglu zniknie z serialu, rozstanie tureckiej gwiazdy z produkcją odbyło się w oparach skandalu. Pod koniec drugiego sezonu odmówiła ona dalszego grania, twierdząc, że padła ofiarą mobbingu, a twórcy kazali jej stawiać się na planie w czasie choroby, nawet gdy prezentowała zaświadczenie lekarskie. Mówi się, że w ostatnich epizodach, w tym scenach śmierci Zeyer, zastąpiła ją dublerka, ale te informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone. Od trzeciego sezonu w Dziedzictwie zabraknie zatem Zeyer, to jest od 417 odcinka według tureckiej numeracji, my jesteśmy obecnie dopiero na pierwszym sezonie. Miejsce Sili Turkoglu zajęła aktorka gruzińskiego pochodzenia, która wykreowała zupełnie nową postać. Dziedzictwo, ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego? Dziedzictwo, liczy, na ten moment, już niespełna 600 odcinków, ale kolejne wciąż są kręcone. Nie wiemy zatem, jakiej liczby się ostatecznie doczekamy. Wiemy, że zamówiono już 4. Sezon, w którym pojawią się kolejne zmiany w obsadzie. Odejdzie bowiem aktor grający Yamana.